Zapraszam Was dzisiaj na tour mojego tarasu. Obiecałam Wam program o nowej aranżacji tarasu, tak zwany Terrace Makeover. No i o tej nie pufie, tylko o tym stoliku w stylu boho, który miałam robić z opony. No i oczywiście to jest właśnie ten program. Kochani, najpierw pokażę Wam tutaj taki ogólny widok z mojego ogrodu na ogród i na taras, żebyście mieli pojęcie, jaki to jest tutaj układ u mnie. Pokazuję Wam tutaj ujęcie właśnie takie najpierw jakby ze schodów tarasu na dom, po lewej stronie. Tam jest stół na środku, potem po lewej stronie jest taki są drzwi wejściowe główne i taki kącik z kwiatuszkami, taki bardzo, bardzo stary stołek jeszcze od mojej babci świętej pamięci, który właśnie też odnowiłam teraz, więc postanowiłam wprowadzić takie malutkie elementy koloru. Stołeczek po mojej babci pomalowany na niebiesko. Kupiłam farbę kredową. Troszkę myślałam, że ta farba będzie bardziej stonowana w odcieniu. Tak wynikało z próbnika, ale no dobra, wyszła trochę jaskrawo. Szczerze mówiąc, dlatego cieszę się, że zrobiłam tylko takie elementy na tarasie tym kolorem. No i pomalowałam w sumie trzy rzeczy, trzy takie drobne rzeczy na tarasie. Na niebiesko, właśnie jeszcze z takimi wzorkami białymi. Za chwilę Wam zobaczycie następny kawałek. No i tutaj będzie już widok na główną część tarasu, czyli jak dla mnie przynajmniej, czyli taką wypoczynkową część. Mam takie, zobaczycie jeszcze tutaj w przebitkach, takie skrzynie, które kiedyś zamówiłam, sosnowe, które służą jako schowek i jednocześnie jako kanapy, bo na tym się właśnie kładzie materace, poduszki, no i po prostu na tym wypoczywam sobie w lecie. Tutaj mam takie lampki też z Castoramy, takie białe kule, bardzo mi się spodobały te lampy, chociaż trochę dla mnie dużo plastiku jest na nich, no i niestety wcieka do nich woda, co jest dużą wadą. Nie, miały być szczelne, specjalne to są lampki do użycia na zewnątrz, no ale niestety zbiera się w nich trochę woda, no i trzeba było zrobić w nich dziurki od spodu, żeby ta woda odpływała. To troszeczkę jest, chyba nieszczelne są, ale mniejsza z tym. Kochani, zobaczcie, tutaj mam moje oczywiście te same zasłony co w zeszłym roku, takie ala lniane powiedzmy, wyglądają jak len, kremowe zasłony. One dodają takiej lekkości, tak mi się wydaje, bo tutaj ten dom mój jest taki drewniany, pomalowany na ciemno, obity deskami drewnianymi. No i te zasłony troszkę tak tu rozjaśniają i sprawiają, że jest tak bardziej lekko, wydaje mi się, optymistycznie. No i zobaczcie tutaj w zbliżeniu takie ujęcie na te materacyki, które uszyłam. Materacyki dostałam po łóżeczkach, jak już mówiłam, po moich bratankach. No i po prostu je troszkę skróciłam, uszyłam pokrowce z tych ikeowskich narzut, takich zwykłych, bawełnianych. Miałam trzy takie jeszcze z poprzedniego wystroju salonu. No i teraz mam właśnie, zresztą te, nawiasem mówiąc, te narzuty też są oczywiście z lumpeksu. No i kochani, narzuty stały się pokrowcami. Tutaj wyjątkiem jest jedynie narzuta na tej osobnej, oddzielnej kanapie z palet, bo tam jest taki materacyk, który jest po prostu ciężko oblekać, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu, po prostu będę narzucać tą narzutę na materac, nie będę tego oblekać. No i po prostu tak to wygląda. Poduszki takie właśnie starałam się wybrać w takich nowoczesnych, lekko etnicznych printach, w niebieskim, w pomarańczu, żeby to tutaj grało mi, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mój w zasadzie taki cały ten wystrój tarasu jest taki utrzymany w pomarańczowo, kremowo, niebiesko-zielonych odcieniach. No i tutaj dominuje biel, elementy są kolorowe. Właśnie dokładnie tak chciałam, żeby to wyglądało, żeby te kolory troszkę dawały takiego ożywienia, ale jednak ta biel kojarzy mi się bardzo właśnie z takim klimatem śródziemnomorskim,
z wypoczynkiem. No i powiem Wam, że te niebieskie elementy bardzo mi się kojarzą też z Grecją. Zresztą nawet nie tylko z Grecją, bo w Tunezji i w wielu krajach południowych te elementy niebieskiego występują właśnie w tej, szczególnie w tym takim miejskim, ale nie tylko, krajobrazie. No i to mi się bardzo skojarzyło i to mi się właśnie kojarzy z takim wypoczynkiem, z wakacjami, ze słońcem. No i stąd właśnie ten pomysł na te niebieskie elementy. Pokażę Wam najpierw wózek. Tutaj jest pewnie też była przebitka na niego. Taki wózek, wiecie, do imprezowy. Tutaj się kładzie jakieś jedzonko, przekąski, drinki, napoje. No i po prostu to był taki wózek z drewna egzotycznego, ale bardzo już był zniszczony, bo on cały czas stoi na zewnątrz, co prawda przykryty. No ale kilka sezonów to wiecie, że wystarczy, żeby to no już nabrał takiego szarego koloru. No i pomyślałam, że też go pomaluję właśnie na niebiesko. No i zobaczcie, tutaj pokażę Wam też etapy tworzenia tego właśnie wózeczka. Po prostu czyszczę go papierem, później maluję go farbą kredową. No i farba kredowa jest bardzo matowa, a chciałam uzyskać też efekt takiego właśnie troszkę wiejskiego szyku, taki szabi szyk. I później przetarłam po wyschnięciu po prostu tą farbę na brzegach, tak miejscami poprzecierałam, żeby wystawała troszkę ta brązowa powłoka wcześniejsza. No i potem idzie na to lakier satynowy specjalny do farb kredowych, żeby to jednak troszkę zabezpieczyć, bo to będzie stało na zewnątrz. No i zrobiłam jeszcze sobie takie szabloniki białe, bo to tym bardziej właśnie mi się kojarzy z wakacjami i tam na tych szablonach jest taki element, motyw winorośli, wino z winoroślami, winogrona. I to bardzo według mnie fajnie pasuje do właśnie motywu, czy letniego, czy jakichś właśnie takich napojów letnich, wina, pasuje mi to. I zrobiłam to samo z takim malutkim stoliczkiem, który tam w przebitce stoi za kanapami i na nim jest latarenka i przepiękny słonecznik, który dostałam od bratanków mi, brata i bratowej na urodziny. O, kitek. Chodź, kitek. Ojej. No i właśnie postanowiłam tam, zrobiłam tam taki kącik śródziemnomorski. Latarenka ma w sobie tą świeczuszkę, no i tam też można sobie stawiać jedzonko czy jakieś napoje, jak ktoś tam siedzi. No i teraz oczywiście największy... Ojej, co tu się dzieje? Zobaczcie, tutaj wszystkie kotki przyszły. Oczywiście największa atrakcja mojego dzisiejszego programu, czyli stolik z opony. No i moi drodzy, no z tym stolikiem to były przeboje i wczoraj robiłam to naprawdę większość dnia. Jak tylko skończyłam pracę, to się zabrałam i naprawdę, uwierzcie mi, zajęło mi to bardzo dużo czasu i była to ciężka robota. Także jeżeli ktoś planuje coś takiego zrobić, to się nastawcie na to, że to nie będzie takie... godzinka roboty i tam już z głowy. To jest żmudna robota i trzeba mieć pomysł i samozaparcie, żeby to skończyć po prostu. I wiecie co, kochani, zaczęłam oczywiście od opony. Jest opona, mam takie dwa krążki. Jeden wyciął mój brat z takiej, nie wiem jak to nazwać, nie dykty, bo to jest takie grubsze, z takiej płyty po prostu pilśniowej, takiej twardszej trochę. Wyciął mi taki okrąg biały i drugie koło było mniejsze, które wcześniej już zamówiłam, chyba około 15 zł zadałam, 14, coś takiego, bo chciałam, żeby to było grubsze i to weszło jakby do środka tej opony, w sensie weszło, wiecie, jak jest ten taki rancik wewnątrz, który jest trochę wklęsły w oponie, gdzie właśnie są brzegi jakby koła zaczepione, no to tam wchodzi ten właśnie ten okrąg, to koło. No i musiałam to przykręcić i powiem Wam, że trochę się przeliczyłam, bo minimalnie to mniejsze koło było za duże i no musiałam się naprawdę napocić, żeby to dopasować, bo musiałam troszkę przyciąć gumę w środku tego koła, wyciąć trochę. Wydaje mi się, że ta opona się trochę na słońcu rozpuchniła i no i po prostu też w związku z tym ten otwór w środku się trochę zmniejszył, jak ta guma się rozszerzyła. No i dlatego się mi nie zmieściło to. No i trochę się nad tym, szczerze mówiąc, godzinę mi zajęło, żeby to w ogóle zrobić i przykręcić tam te śruby. No i tutaj możecie zobaczyć, jak przykręcam śruby z jednej i z drugiej strony.
związku z tym, że nie wyszło to idealnie równo, to stwierdziłam, że wierzchem będzie ten płaski blat biały. No i użyłam go rzeczywiście jako wierzchu. Jak już wcześniej mówiłam dla tych, co oglądali, kupiłam takie niebieskie kółeczka, które oczywiście też zobaczycie w przebitkach zaraz. I one będą od spodu stolika. No i planowałam tą moją liną uplecioną przeze mnie ze starych podkoszulków okleić klejem na gorąco cały ten stolik razem z bokami. No niestety, no tak to jest, no nie miałam jeszcze doświadczenia z tymi rzeczami, akurat z takim typem stolika, no i niestety okazało się, że tej liny jest po prostu za mało. Chociaż ja zrobiłam tego ze 35 metrów, może 30, ale naprawdę dużo było tego sznurka. To się tak wydaje, ale tego wchodzi bardzo dużo, więc jeżeli byście kiedykolwiek robili coś takiego dla siebie, na przykład z liny jutowej, co jest prostsze, bo macie gotową linę i możecie po prostu ją tylko gdzieś tam przywiercić na środku i oklejać nią tą oponę, no to o tyle trzeba pamiętać, że jednak naprawdę dużo tego wchodzi. Ja myślę, że żeby całe to okleić, to by było potrzebne co najmniej 50 metrów takiego sznurka grubego. No może grubszej liny trochę mniej, no bo jednak, wiecie, no jednak wtedy grubsze są zwoje i trzeba mniej tych poziomów do oklejania. No ale naprawdę dosyć dużo miałam tej liny uplecionej przeze mnie. No i mimo wszystko to nie wystarczyło. Okleiłam tylko sam blat tym. No i postanowiłam, że no nie będę dorabiać tyle, bo wiecie, co to naprawdę trochę zeszło. Ja tam siedziałam kilka wieczorów, coś tam sobie oglądałam i plotłam ten sznurek z tych podkoszulków. To jeszcze trzeba przecież ciąć te paski materiału. No i mimo wszystko to nie wystarczyło. No i postanowiłam, że brzegi wykleję materiałem. Na szczęście mam trochę takich materiałów, które mi gdzieś tam zostały z różnych prac czy z jakichś zakupów lumpeksowych, jak mi się jakaś tkanina bardzo podobała, to czasami kupuję za kilka złotych, bo to naprawdę potem bardzo, bardzo wielu rzeczy się przydaje, czy na jakieś obrusiki, czy na dekoracje teatralne. Ja akurat mam dużo takich pomysłów. No i tutaj wybrałam taki biały materiał w złote paski, a z drugiej strony tego materiału są takie złote kropeczki. Także ja wybrałam tą lewą stronę, bo mi się bardziej podobało takie nieinwazyjne, małe kropki złote na tym białym. Chciałam, żeby więcej białego było po prostu. No i tutaj zobaczcie, oklejam tą oponę właśnie tym materiałem, oczywiście tam zszywki, tym takerem przypinam to wszędzie u góry i pod spodem opony. No i potem trzeba było to jeszcze tam podokańczać, ładnie to wszystko pozakładać, zrobić zakładkę od spodu, przyczepić tym takerem, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. No i oczywiście na końcu jeszcze resztek tego materiału ukręciłam taką jakby linę i też nią okleiłam górę, jakby to łączenie między tym blatem a bokiem, prawda, a tymi bokami tej opony. No i jeszcze na samym koniuszku, sam brzeżek, łączenie znowu jeszcze jedną taką linką plecioną z tym złotym, którą dorobiłam już, wykleiłam. Także myślę, że to nawet, powiem Wam, wyszło fajnie. No i oczywiście trzeba było przykręcić kółeczka. Kółeczka są super, bardzo się cieszę, że kupiłam niebieskie kółeczka. Są na Allegro takie kółka, jakby ktoś był zainteresowany, to mogę podać później w wiadomości jakieś linki do tego. Kółeczka takie kauczukowe, jakby przezroczyste, niebieskie, czy nie wiem, czy to jest kauczuk, ale w każdym razie no, takie, one są takie elastyczne lekko. Kotek znowu. I te kółeczka super pasują według mnie, są takie subtelne. Przykręciłam je śrubami do drewna, do tej płyty od spodu. No jest idealnie, to są obrotowe kółeczka, więc ten stolik można suwać po całym tarasie. Można go sobie na noc gdzieś do schowania przesunąć i przykryć folią później. I uważam, że naprawdę fajnie to wyszło. Blat ten ze sznurka wyszedł dokładnie tak, jak chciałam. Tak szczerze Wam powiem, bardzo, bardzo mi się podoba ten efekt i o to mi chodziło właśnie, żeby to była taka w stylu boho, taka kolorowa, jasna, pleciona powierzchnia. No i boki już nie wyszły, ale powiem Wam, że może nawet lepiej, bo to nie jest takie pstrokate, tylko ten bok jest biały, jasny, a blat jest taki fajny, kolorowy. To jest bardzo, bardzo fajne w dotyku, to jest równe, można stawiać na tym szklanki, kieliszki, aczkolwiek zastanawiam się, czy jeszcze nie sprawić sobie takiej szybki na to, która by była na jakichś takich, wiecie,
przy ssawkach, bo jak się na to coś rozleje, no to będzie problem z wypraniem. No na pewno się da, ale będzie roboty z tym, żeby wyprać ten cały materiał i wywabić plamy. Także no, tego tak do końca nie przemyślałam. Myślę, że właśnie szyba czy plexi na to będzie fajnie wyglądać też. No i powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego stoliczka. Uważam, że wyszedł super i idealnie tu pasuje. Zobaczcie, jeszcze sobie tu przebiteczki prócz samego stoliczka na to, jak to wygląda na tym tarasie właśnie finalnie już. No i super pasuje, bo ten, ja mam tutaj taki, nie wiem czy zauważyliście, zrobię Wam tu jeszcze przebitkę. Mam taki dywanik tu na tarasie. To jest lniana tkanina, którą kupiłam w Lumpeksie, była nowiusieńka, bardzo, bardzo dobrej jakości, bardzo gruba. Dlatego ona tutaj spokojnie mi robi jako dywan, ja już to miałam w zeszłym sezonie. Ale to się rewelacyjnie sprawdza, świetnie pierze i po prostu to jest idealne do ogrodu. Grube, takie siermiężne trochę, a jednocześnie ma bardzo fajny deseń, taki nowoczesny. Bardzo mi się to podoba, jak to wygląda właśnie na tarasie. No i można na tym też sobie siedzieć. No i myślę, że jest fajnie, naprawdę. Jestem zadowolona. Niedługo właśnie kilka osób przychodzi do mnie na takie małe obchody z okazji moich urodzin. Troszkę je opóźniłam z powodu pogody i z powodu tego, że też tutaj będę robić teraz zadaszenie, bo to jest na razie sama pergola, taka drewniana, natomiast kładziemy na tym jednak taki poliwęglan przezroczysty, żeby tutaj w razie lekkiego deszczu można było mimo wszystko siedzieć. Także właśnie dzisiaj nas czeka tutaj taka praca gospodarcza, że tak powiem. No i wtedy to już będzie całkowicie gotowe na sezon, tylko ścinać trawkę i można robić w ogródku i odpoczywać. Kochani, mam nadzieję, że się Wam podobały moje pomysły i te wszystkie tutaj, te wszystkie aranżacje moje. Ja jestem bardzo zadowolona i no już się nie mogę doczekać, jak będzie na tyle ciepło, żeby tutaj spędzać całe dnie. Bo nawet powiem Wam, że jak pracuję, jak robię coś do szkoły, czy piszę teksty, cokolwiek, to w lecie naprawdę ja tutaj spędzam większość czasu. Po prostu sobie tu siedzę, przynoszę sobie napoje, cokolwiek. Nawet jemy tutaj, bo tu jest, jak widzieliście, stół na tarasie, jest parasol i wszystko jest po prostu, no to jest taki salon letni. Można powiedzieć, że jak tylko nie leje, to jest cały czas w użyciu. Także kochani, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam Was już na stylóweczki z żakietami oversize i na haul lumpeksowy. Nie wiem w której kolejności, ale to się przekonacie już w niedzielę. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, cześć!